Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj siejemy sobie żyto na kieszonkę. Lecimy 30, dzisiaj sobie leci do akcji. 60 na razie odpoczywa, bo jeszcze dzisiaj jest tak powiedzmy usługa. Można powiedzieć, pomagam znajomemu, będę cię zbierał. Tawę, poprosił mnie, czy mógłbym przyjechać w pomoc mu zbierać tawy. Wiadomo, tam dużo tego nie ma, ale tam akcji braku czasu przez niego, bo prosił mnie właśnie, żeby mu pomóc po prostu zebrać. A że jestem chłopak życzliwy, no to powiedziałem, żeby żadnych problemów. 60 kamień zaraz pięta musiała być z przyczepą po zasianiu właśnie tego żyta, bo powiedziałem, że muszę przecież to sobie zasiać, a nie dopiero będę mógł sobie do niego jechać na spokojnie. Zgodził się tak czy tak, ponieważ dopiero gdzieś w granicach 11 godziny właśnie mam jechać zebrać. Więc zawsze troszeczkę pieniędzy zarobimy. Może z 2000, może z 3, w zależności jak tam tawa będzie wyglądała. I po prostu jak to będzie wyglądało u niego. Nie byłem, prosił mnie. Wiecie, no trzeba pomagać, jednym drugiemu musi pomagać, żeby po prostu praca była, mimo takich małych sprzętów, bardzo pomocna. Więc zaoferowałem się, pojadę, zbiorę mu te tawy i bez żadnych problemów. Trzeba sobie radzić przede wszystkim, pomagać w ciężkich czasach, jakie są. Bo na koncie wizyty no jest tak trochę no średnio, tak? Szef miał mi przekazać pieniądze, jeszcze mi nie dał, ale wiadomo, jeszcze się nie spinam, nie będę specjalnie to zjał po pieniądze, więc to jeszcze na razie jest plus. Na razie ogarniam swoje, to się mówi, i w międzyczasie mogę jechać właśnie do znajomego zabrać tą tawę. Nic tutaj nie dawałem, szczerze mówiąc, żadnego nawozu, żadnej gnojowicy, nie dawałem absolutnie nic. Sieję, zobaczę co będzie tam najwyżej, trochę nawozu później, jak zejdzie, powinno być też to w miarę dobrze. Nie musi być to, wiadomo, jakieś tam perfekcyjnie nawiezione, bo to jest tylko wyłącznie na kieszonkę. Czy mi od tej paszy troszeczkę więcej, bo powiem szczerze, że te moje krówki zaczynają dość mocno eksploatować paszołus, to jest po jedno, a po drugie no tej paszy troszeczkę idzie, więc no muszę sobie narobić, a te taby też nie wiem na ile mi będzie wystarczało, więc zawczasu wolę sobie zasiać żyto na kieszonkę i po prostu ogarniać to już też to na kieszonkę właśnie imprezy, tym lepiej, bo jeszcze będziemy sobie zwiększać oczywiście hodowlę naszego bydła rogatego. Musimy sobie jakąś tam paszę narobić. Dzisiaj znaczy długi odcinek nie będzie, prawdopodobnie tylko tyle co wisieje tutaj tego zboża, nie tyle, bo muszę jeszcze podjechać pod pół nasiona, a wiecie, że ja to pojadę, przywiozę na sam siewnik, no to troszeczkę czasu mi zejdzie, sensu nie będzie, żebyśmy jakoś tam przedłużali. Muszę sobie ogólnie coś kupić odnośnie takiego transportówki, powiedzieć jakieś krzywę transportową czy coś z tym stylu, żeby po prostu elegancko sobie już troszeczkę wygody robić. Bo jest trochę męczarnia jeździć non-stop 30 właśnie, 160 właśnie będę siał, więc muszę sobie tutaj na eleganckości coś takiego zakupić, prawdopodobnie żeby troszeczkę to było lepiej. Wiadomo, fajnie było takie coś mieć, jakbyśmy mieli ciągnik z tuzem. Wtedy byśmy mieli lepiej to ogarnąć, no jednak tutaj tego, no tu za 30 nie posiadam,
Więc tutaj nie mogę sobie poczekać. W 60 tym bardziej nie będę miał 60, która? Tuza, nie która. Nie będę miał, więc. Trochę kombinować będzie. Więc trochę tych gniazdków pewnie tutaj jest dwa, trzy siemniki trzeba będzie mieć. Pewnie zasypanym. Chyba nie, może to nie, nie zobaczymy, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, no ale to byłem tak, żeby to jakoś miarę wyrównać sobie te pole. Doprowadzić pod tym, że jest tak zajebiście kształtny, że naprawdę jest pod tym względem niezabawy przy cięciu zarówno kosiarką, jak i późniejszym czasie jako kukurydzy. No ale trzeba, takie pole się dzierżawy wzięło. No ale wiadomo, to jest hekta 20 bodajże, jak się nie mylę. Więc tutaj to się nie ma co dziwić, czekajcie, teraz żebyśmy to jakoś mogli sobie ładnie zrobić, żebyśmy to sobie tak cofnąć, dobra, opuścimy, już powinno być tam mniej więcej być równo to ogarnięte. Ale trochę monotonii z takimi siewami, ale to już są ostatnie siewy na odcinku, to jest na pewno. I co, aha, znowu zapomniałem przełączyć sobie sceny, zajebisty jestem. Co brakuje mi jeszcze tutaj na zakończenie, tak typowo jesieni, no zebranie właśnie sianokiszonki, robienie właśnie sianokiszonki dużego kawała właśnie z kawałka właśnie co był cięty, reszta pójdzie w siano. Poza odcinkiem prawdopodobnie będziemy się już widzieć prawdopodobnie na kiedy? Kiedy, żeby teraz nie zadać. Jest na sobotę, jak się nie mylę, to odcinek. Tak, na sobotę. Albo czwartek, wczoraj mieliście właśnie cięcie trawy. A teraz na sobotę jest to. Na niedzielę właśnie zbiór traw. Właśnie i myślę, że na spokojnie będę miał czas, żeby sobie ogarnąć teraz temat związany z przeminięciem, ogarnięciem sianokoszów i wszystkiego, co by po prostu już mieć się na wiosnę. Z tym wszystkim, no fajnie będzie. W sumie nie mogę się doczekać tej wiosny, ponieważ po pierwsze jestem ciekaw, jak wyjdzie mi te żyto właśnie na kiszonkę. To jest pojemno. Tego nigdy nie miałem, to jest pierwszy sezon. I myślę, że dalej powinno to oddać te żyto. To jest pojemno. Po drugie, jestem bardzo ciekaw, czy na pieniądze na postawienie zadaszenia właśnie na moje opasy, które planowane są na marzec. W właśnym stylu. Marzec, kwiecień ewentualnie, na później chciałbym właśnie opasy wstawić. I właśnie tak gdzieś na granicach 20-25 opasów mieć ogólnie, się nie mylę. Ale to w zależności jak ten duży obiekt postawię, można powiedzieć. Po prostu no, chcę jakoś to fajnie rozkminić pod tym względem. Bo wiecie, pozwolenie już mam. Wszystko jest już ugadane z urzędami, z tym wszystkim podpłynie. Pozwolenia wziąłem na remonty, wziąłem na wymianę dachów, wziąłem na ewentualne właśnie budowy. Ale takie typu właśnie zadaszenie dla opasów, ale już to musi być, bo po prostu nie chcę później mieć problemów związanych z po prostu urzędnikami, żeby się zjeżdżali, patrzyli czy tak, czy tak, czy siak. Wiadomo, opasy nie są wymagające pod względem jakiegoś tam budynku, więc mogę właśnie taką wiatę sobie postawić. Właśnie na opasy. Więc mówię, zobaczymy to finalnie. Wy dobrze wyliczając poniedziałek. Jeśli wszystko zdążę sobie elegancko ogarnąć, a jestem w 90% pewny, że raczej powinno mi to dać radę ogarnąć temat się z tym. A te kawy też są przecież dobrą, jednego drugiego tak bije mocno te widło.
On miał ogólnie bydło stoganięte, najedzone chyba, czyli mylę. A w sumie sprawdzę sobie na pewności, bo żeby teraz głupoty nie palnął. No, koleta są pełne słom magnojowicy, troszeczkę ująłem. Mówiłem czemu, nie miałem gnojowicy, a teraz nie mogę pobierać gnojowicy, teraz już wiem. Teraz sobie manualny system i po prostu już dzięki temu mogłem sobie gnojowicę po prostu nabierać, mimo że węża nie muszę mieć. Więc podpiętego lub powiedzmy to obora, beczka by na mnie nie obora, to obora to jeszcze ma tam miarę, to wyjście ma. Kurwa, mają ten guzik. W ogóle coś ten joystick się. Wyjście chyba USB mi się pierdzieli w komputerze i już trochę troszkę joystick mi się rozłącza. Troszeczkę jest to Lipton. Ale to nic. Wszystkie może za szybko sobie jeździć. Chociaż 12 km na godzinę silnika z podlanekiem może być. Powiem szczerze, może być. Jednak to jest tak nieco szybka się. Ogólnie się powinny być szybkie, więc no. Chyba, że nie mogę sobie zamknąć drzwi, to musiałbym wbić ewentualnie, żeby zamknąć drzwi. O kurziwa, Andrzej, to faj. Takiej mijanki to człowieku nie może zrobić. Nie, nie, nie. To już są już pieniądze, to już jest pasza, która jest bardzo właśnie potrzebna mi na mój przyszły rozwój hodowlany. Dobra, tak, lecimy. Tak, taki myślę powinien starczyć ogólnie na właśnie. O, już kurwa. No ale kurwa działa to jest. Ja pierdolę, no już mnie wkurwia dzisiaj to. Ktoś go jebie i konkretnie. To jest ich, nie wkurwiaj mi wcale, dobra. Ktoś dzisiaj go woli. Muszę coś posprawdzać, muszę prawdopodobnie coś posprawdzać, podpinać pojedynczo USB, żeby to też to nie wyjebywało nic. A dobra. No ja jeszcze dzisiaj pojedziemy sobie, podbieram te wytawy u znajomego, tego mnie też tak taka spina szybka z tymi siewami. Ale musi być ozdobione, bo naprawdę już ten czas goni na te siano, kurwa siano, a te żyto właśnie na kieszonkę. Nie wiem, czemu u mnie pisane to jest zielonkę, ale na kieszonkę, na żyto, elegancko, tu będzie. Mam nadzieję, że kosiaka będzie dawała, ale że kosiaki nie wykończę przede wszystkim tym życie, bo naprawdę będzie troszeczkę ciekawie. Wtedy co nie? A tu wiecie, jest ryzyko, jest zabawa, jak to się mówi. Więc tu będziemy mogli się bawić, co nie miarę. Dobra. Pyk, elegancko. A ty się ten link, jak będzie można zaraz sobie zrobić, chociaż 20 litrów. Mamy tylko nasion, co mnie niezbytnio nie pociesza. Pyk. Cyk. 17, tego żyta trochę mniej idzie, widzę. A nie wiem, na co ja miałem ustawiony teraz w ogóle wysiew. A księżyto bodajże. No tak, no to księżyto jeszcze było po kwalifikacie z pierwszym, znaczy po kwalifikacie kupowane pierwszym siebie, więc dawki też tam dużo nie trzeba było dawać. Po kwalifikatu. I to pewnie tak samo sobie ustawiłem. No ale wiecie, na kieszonkę też nie musi być jakoś tam gęsto. Z jednej strony pasowałoby. Im cieńszy, tym lepiej, ale też nie zawsze to by wychodziło może i na plus tego biznesu. Tyk. Zobaczymy, czy teraz coś wskazał elegancko. Prawdopodobnie nie. No, jakoś tam miarę to wygląda, 7 kilo zostało, więc 14 minut odcinka, 15 minut odcinka, a w tym z jednej strony może być czas na jakiś czas trochę krótszy odcinek,
żeby to po prostu też szybciej ogarnąć. 4 litry, 3, 2, 1 i koniec. Tak samo jak i koniec tego odcinka. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, stać łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.